panie prezydencie, szanowni państwo. Chciałem zaprezentować film z naszej wyprawy alpinistycznej, która zakończyła się pierwszym w historii zimowym wejściem na Gascherbrum 1 o wysokości 8068 metrów. W Karakorum jest to wydarzenie niebywałe, bo odbyły się 23 wyprawy zimowe, a tylko dwie zakończyły się sukcesem. Rok temu zespół kazachsko-włosko-amerykański wszedł na Gascherbruma 2 i nasza wyprawa jako druga zdobyła szczyt w Karakorum. Konkurencja o podwój Karakorum zimą trwa już blisko 30 lat. No, udało się zdobyć tylko 2 ośmiotysięczniki. Wchodząc na ten szczyt, jak piszą zagraniczne media, Polacy wrócili na zimowy tron, bo ten tron należy do nas. Mamy wielkie tradycje w himalajzmie zimowym, które zapoczątkował Andrzej Zawada od zorganizowania zwycięskiej wyprawy na Everest w 80 roku. Na szczycie stanęli Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy. Gratulacje ogromnie, strasznie się cieszymy. 9 marzec, godzina 8:30 rano. Adam Bielecki i Janusz Gołąb stają na szczycie. Koledzy, którzy atakowali, atak zaczęli nocą, bo wiadomo było, że w południe zacznie się znowu sztorm. Zdążyli w 8 godzin zaledwie wejść na ten szczyt i mogli, to co mogli robić, to tylko iść. Nie było mowy o poprawie jakiejś części garderoby, o napiciu się, o zjedzeniu żela i niestety nie dali rady też wyciągnąć flagi polskiej na wierzchołku. No, dzięki pomocy, dzięki panu prezydentowi, który objął nasz program patronatem honorowym. To nam otworzyło wiele drzwi, zyskaliśmy wielu sojuszników, którzy, no, czujemy, z nami byli na tym szczycie. Dziękuję bardzo i chcieliśmy przekazać prezent. Przepraszam. Przekazać prezent, model czekana, który był na wierzchołku w takiej pamiątkowej gablocie. Panie prezydencie, w razie potrzeby politycznej można zbić szybę i użyć. Dziękuję serdecznie. Odczuwam ogromną satysfakcję z tego sukcesu, który jest sukcesem dzielnych ludzi. Dzielnych ludzi nam w Polsce zawsze będzie potrzeba i sądzę, że takie sukcesy alpinistyczne, himalajstyczne, one takie postawy tworzą u innych i umacniają i za to z całego serca dziękuję. Dziękuję również za to, że w tym momencie szczególnym, zgodnie z piękną tradycją, myśleliście państwo o tym, aby ta polska flaga też tam załopotała jako taki symbol wspólnoty polskiej, symbol także naszej dumy. Ja myślę, że bez względu na to, czy się udało fizycznie to zrobić, tam flagę zostawić czy nie, to ta flaga tam była. Ta flaga tam była i dlatego też pozwalam sobie też przekazać, dziękując za czekan, który jeszcze tym bardziej, że to jest, jak rozumiem, jeden z tych czekanów, który pomagał się wspinać tam hen wysoko w tak trudnych warunkach. Chciałem też przekazać mały prezent, ale prezydencki prezent i właśnie z podziękowaniami, jaki jest flaga polska. Nie namawiam, żeby jeszcze raz na ten sam szczyt, ale wiem, że jeszcze parę szczytów do takich, do zdobycia w warunkach zimowych jeszcze pozostało, bo chyba już prawie reszta górskiego świata została w warunkach niezimowych zdobyta. Jeszcze jest szansa na konkurencję, jeszcze jest szansa na sukces, który zwróci uwagę całego, nie tylko alpinistycznego, himalajstycznego świata, ale także jest stała szansa na demonstrowanie dzielności, odwagi i chęci zdobywania tych jeszcze niezdobytych miejsc na ziemi. Serdecznie dziękuję, jeśli można to na pana ręce, polską flagę z zamysłem, że jeszcze gdzieś w ważnym, pięknym miejscu będzie łopotała ku radości nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję najserdeczniej, gratuluję z całego serca. Dzięki.